Witam serdecznie. Znajdujemy się w lesie w Tarnowskich, blisko Tarnowskich Gór. Chciałem w takiej scenerii nagrać dla Was film, początek sekwencji Lao Jiai Lu, którą proponuję powtarzać sobie, aż nauczymy się w miarę dobrze wszystkich czterech pozycji, których nauczyliśmy się do tej pory w sekwencji. Mamy sytuację epidemiologiczną, dlatego chciałbym, aby chociaż za tym pośrednictwem namówić Was do praktykowania Tai Chi. Teraz pokażę, jak ta sekwencja będzie przebiegała. Ona się składa z tych elementów, które już znamy. Czyli otwarcie, to jest pierwszy element. Drugi, strażnik darmy uderza w oździerz. Później mamy leniwe wiązanie płaszcza. Potem sześć pieczęci, cztery zamknięcia. I pojedynczy bicz. Te cztery pozycje będziemy sobie powtarzali w kółko. Zaraz zaprezentuję. Zaczniemy oczywiście od otwarcia, tak jak zaczyna się sekwencja Lao Jiai Lu. Mam nadzieję, że tutaj nikt nam nie będzie przeszkadzał. Jest tutaj dosyć dużo ludzi. No nie mogłem znaleźć innego miejsca, gdzie byłoby w miarę płasko i w miarę przejrzyście. Rozpoczynamy. Otwarcie. Raz, dwa, trzy, 4, 5. Wyciągamy głowę w górę, rozluźniamy całe ciało. 3 głębokie wdechy. I zaczynamy sekwencję. Raz. 2. Raz. 2. Strażnik darmy uderza w moździerz, teraz wykonuję. 3. 4. 5. 6. 7. 8. I 9. Leniwe wiązanie płaszcza. Raz. 2. 3. Krok. 4. I 5. 6 pieczęci, 4 zamknięcia. Raz. 2. 3. 4. Pojedynczy bicz. Raz. 2. 3. 4. I 5. I teraz uwaga, strażnik darmy uderza w moździerz, to czego ostatnio się uczyliśmy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Leniwe wiązanie płaszcza. Raz, 2, 3, krok w bok, 4 i 5. Pojedynczy bicz. Raz, 2, 3, przepraszam, 6 pieczęci, 4 zamknięcia, 4. Teraz pojedynczy bicz. Raz, 2, 3, 4, 5. No i dalej strażnik darmy uderza w moździerz. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Leniwe wiązanie płaszcza. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 pieczęci, 4 zamknięcia. Raz, 2, 3, 4. Pojedynczy bicz. Raz, 2, 3, 4,
5. Strażnik darmy uderza w moździerz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Leniwe wiązanie płaszcza. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć pieczęci, cztery zamknięcia. Raz, dwa, trzy, cztery. Pojedynczy bicz. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. I ostatni strażnik darmy uderza w moździerz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i dziewięć. Dotąd będziecie powtarzać, a teraz pokażę, co jest po tym strażniku darmy faktycznie w formie Lao Jailu. Raz, dwa, trzy, krok w tył teraz, cztery, wycofanie, pięć, biały żuraw rozpościera skrzydła, a potem będzie pozycja ukośna. Raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Dobrze, na dzisiaj tyle. Ciąg dalszy nastąpi. Proponuję zadawać pytania, jeżeli macie jakieś w stosunku do tego, co teraz pokazałem. Cześć!